Dobry wieczór Państwu i przede wszystkim chciałem zacząć od bardzo serdecznych przeprosin za to, co zdarzyło się 3 tygodnie temu. To wyłącznie moja wina i dobiegło mnie wiele serdecznych myśli i głosów wtedy, kiedy powinny mnie dobiec wyłącznie głosy reprymendy. To był po prostu trudny dla mnie czas, tak się złożyło, że były 2 pogrzeby rodzinne i nie pomyślałem o tym spotkaniu w tej zawierusze i zgodziłem się na inne spotkanie w tym czasie, co wynikało właśnie z tego mętliku w mojej głowie spowodowanego czynnikami, powiedziałbym, domowymi, co nie jest żadnym usprawiedliwieniem, tylko jeszcze raz chciałem Państwa bardzo za to przeprosić, że drugi raz w złą bardzo pogodę, śliską dzisiaj, szczególnie i na to zwracam uwagę, byście Państwo uważali, by nikt nie ucierpiał wskutek tej straszliwej ślizgawicy, która otacza nas, teraz zaczyna. Jeszcze raz chciałem Państwa i przeprosić i podziękować za to, że mimo wszystko przyszliście Państwo dzisiaj i mam nadzieję, że taka przygoda, taka, że tak powiem, niesłowność z mojej strony już się nie powtórzy. Ponieważ spotykaliśmy się stosunkowo dawno, ten rytm naszych spotkań został przerwany przez moją nieobecność 3 tygodnie temu i przez przerwę świąteczną. Nie jestem, prawdę mówiąc, pewny, w którym miejscu zatrzymaliśmy naszą narrację, ale wydaje mi się, że jednak troszkę chyba muszę się jeszcze cofnąć przed tytułowy Petersburg, bo chyba do połowy dopiero wieku XVII dotarliśmy w tej opowieści o rosyjsko-polskich relacjach. Tak mi się zdaje, prawda? Właśnie, tak mi się zdawało, tak. Otóż nie chcąc jakby sztucznie robić przerwy między tamtym wydarzeniem a początkiem wieku XVIII, bo jednak historia relacji między Polską a Rosją, między Rzeczpospolitą a Carstwem Rosyjskim ma swoją ciągłość i dynamikę nieprzerwaną w wieku XVII, pozwolę sobie zacząć dzisiaj od przypomnienia tego momentu, czy tego elementu w stosunkach polsko-rosyjskich, który zaważył ze szczególną siłą na tych relacjach w wieku XVII i dalej. To jest oczywiście kwestia kozacka, Ukraina. Samo pojęcie Ukraina upowszechnia się dopiero w wieku XVII, ale tu raczej słowem kluczem pozostaje kozaczyzna. Samo włączenie ziem, które później nazwiemy ukraińskimi, ziem ruskich w skład korony aktem woli króla i dziedzica tych ziem, Zygmunta Augusta, na Sejmie Lubelskim w 1569 roku, było przyjmowane z jednej strony oczywiście przez panów litewskich z dużym rozgoryczeniem, że oto Litwa traci dużą część swoich terytoriów, które zdobyła w wieku XIV na rzecz korony. Z drugiej strony panowie polscy, zwłaszcza małopolscy, patrzyli na te ogromne przestrzenie, które otwierały się przed nimi aż za Dniepr, jako na szansę, okazję do zwiększenia efektywności ekonomicznej swoich majątków, swojej potęgi i wpływów politycznych także. Ludność miejscowa, jeśli można tak powiedzieć, dla wielkiego skrótu, w większości wyznania prawosławnego, ta ludność nie odnotowała tej zmiany w momencie jej dokonania ze szczególną jakąś uwagą czy przejęciem. Mało kto się przejął tym na Rusi Kijowskiej, że oto zamiast Litwy stali się częścią korony. W istocie można powiedzieć, ta zmiana okaże się na przyszłość bardzo ważna dla wytyczenia granicy między Ukrainą a Białorusią. Te ziemie ruskie, które pozostały w obrębie Wielkiego Księstwa Litewskiego, a które miały oczywiście swoje głębsze tradycje odrębności sięgające jeszcze wczesnego średniowiecza, księstwa pińskiego, turowskiego, przez sam fakt pozostania w łączności z organizmem państwowym, wciąż przecież istniejącym, litewskim, pomniejszonym po Unii Lubelskiej, nabrały jakby głębszej, można powiedzieć, odrębności od swoich
południowych pobratymców i sąsiadów, których dzisiaj nazywamy Ukraińcami, a których właśnie owa Unia Lubelska ograniczyła na nowo, wytyczyła im nowe granice, od północy w szczególności. To, co dla nas najważniejsze, to oczywiście połączenie dla naszej narracji, ale także z punktu widzenia historii Polski, jej szczególnie istotnych progów dziejowych, to połączenie tego właśnie faktu, jakim było przekazanie ziem ruskich, południowo-ruskich, czy jakbyśmy to powiedzieli właśnie ukraińskich koronie przez króla na Sejmie Lubelskim, tym, który ustanowił Unię Nową, polsko-litewską Unię Lubelską. Połączenie tego faktu z nieco późniejszym, konkretnie 27 lat późniejszym aktem Unii innej, Unii Kościelnej, Unii Brzeskiej, która miała położyć kres rozdwojeniu religijnemu wewnątrz państwa polsko-litewskiego, a stała się niestety, wbrew tym intencjom, dodatkowym pogłębieniem podziałów i napięć wewnętrznych. Unia, przypomnijmy, mówię oczywiście o Unii Brzeskiej z 1595-6 roku, Unia miała doprowadzić do jedności z Rzymem, do podporządkowania tej obediencji stolicy świętego Piotra prawosławnych poddanych króla Polski, wielkiego księcia litewskiego. Unia, która została poparta przez całą niemal hierarchię prawosławną, dużą jej część w każdym razie, ale nie została zaakceptowana, hierarchię prawosławną oczywiście na ziemiach Rzeczpospolitej, ale nie została zaakceptowana przez większość prostych ludzi, jeśli można tak powiedzieć, a także wspierających ich część potężnych, wciąż jeszcze magnatów prawosławnych z rodem Ostrogskich na czele. Także siłą zorganizowaną, która broniła odrębności prawosławia, nie przyjęła Unii, były bractwa prawosławne funkcjonujące w miastach, w grodach. Bardzo silne bractwo prawosławne we Lwowie. Lwów, przypomnijmy, do korony należał już od lat 200 wtedy. Nie był włączony Unią Lubelską, ale znacznie wcześniej, wraz z wejściem Rusi Czerwonej, zgodnie z działaniami Kazimierza Wielkiego i Jadwigi potem. Ale nawet we Lwowie te bractwa prawosławne, nie mówiąc o tych, które funkcjonowały dalej na wschód, aż po Kijów, dawały znać o swoim niezadowoleniu z dokonanej Unii. Z punktu widzenia, jeśli można tak powiedzieć, geopolitycznego, Unia miała ten sens, którego wtedy jeszcze mocno sobie nie uświadamiano, ale ex post ten sens na pewno jest jej nadawany, że oto wcześniej, zaledwie 7 lat wcześniej, metropolita moskiewski został podniesiony do rangi patriarchy przez po prostu przekupstwo, można tak powiedzieć, wobec patriarchów ekumenicznych Aleksandrii, Jerozolimy i Antiochii, którzy zaakceptowali, poza konstantynopolitańskim, którzy zaakceptowali podniesienie Moskwy do rangi piątego patriarchatu w prawosławnym świecie. Oczywiście ta ranga podniesiona tak wysoko, ranga stolicy prawosławia w Moskwie, w perspektywie dalszej mogła tworzyć niebezpieczeństwo nowego, by tak rzec, środka podporządkowania ludności prawosławnej Rzeczpospolitej temu centrum duchowemu, które łączyło się z jednym centrum politycznym carstwa moskiewskiego. Patriarcha był przecież de facto sługą cara, nie był samodzielnym włodarzem dusz w państwie moskiewskim, czy poza jego granicami tym bardziej, ale podporządkowany całkowicie polityce carskiej. I to właśnie często jest przywoływane jako argument na rzecz Unii Brzeskiej, prawda? Zabezpieczyć naszych, jeśli można tak dla skrótu i wygody powiedzieć, prawosławnych przed wpływami utworzonego dopiero co prawosławnego patriarchatu moskiewskiego, nadrzędnego nad stolicą przecież metropolitalną w Kijowie, prawosławną.
Jeszcze raz powtórzę, że bezpośrednio wtedy, w końcu XVI wieku, raczej jeszcze tego niebezpieczeństwa tak mocno sobie nie uświadamiano, bardziej ex post tak na to patrzymy. Cele Unii w istocie przyświecające jej zawarciu w 1596 roku Unii Brzeskiej wiązały się z programem kontrreformacyjnym przede wszystkim. Przypomnijmy, to jest czas po Soborze Trydenckim. To jest czas skutecznej, wzmacniającej bardzo także Rzeczpospolitą, kontrofensywy Kościoła katolickiego, przede wszystkim prowadzonej przez ojców jezuitów sprowadzonych do Polski w połowie XVI wieku. Kontrofensywy katolicyzmu, która przynosiła stopniowo konwersję, można tak powiedzieć, większości wielkich rodów, głów tych wielkich rodów magnackich na terenach dawniej będących wyłącznie obszarem dominacji prawosławia, a na których to terenach, a więc na Litwie, na Rusi, wielcy magnaci przeszli fazę w XVI wieku konwersji na protestantyzm, najczęściej na kalwinizm, z którego po jednym, dwóch pokoleniach następnie przechodzili właśnie już w okresie kontrreformacji na katolicyzm. I to dodatkowy aspekt, który wskazuje na nałożenie się, można tak powiedzieć, elementu społecznego konfliktu na ten wyznaniowy. Ta mieszanka wybuchowa, która sprzyjała konfliktowi między dołami, mówiąc znowu w skrócie i uproszczeniu, prawosławnymi, dołami społecznymi, a tą górą, siłą dominującą, która wiązała się coraz wyraźniej z katolicyzmem i która kojarzyła się także niewątpliwie z tymi budowanymi w ciągu poprzednich kilkudziesięciu lat wielkimi latyfundiami magnackimi na ziemiach Ukrainy. No i mamy całą serię powstań kozackich, które są tłumione skutecznie aż do roku 1638, kiedy po dziesięcioletniej przerwie następuje to największe powstanie, oczywiście wszystkim nam znane, pamiętane i z literatury, i z historii, powstanie Bohdana Chmielnickiego. I klęski zadane przez to powstanie, można tak powiedzieć, nie tylko militarnej sile Rzeczpospolitej, ale morale samemu tej Rzeczpospolitej. To wielkie państwo, ci dzielni hetmani, którzy potrafili radzić sobie ze stutysięczną, ponad stutysięczną armią turecką pod Chocimiem. Ci wielcy wodzowie i to wielkie państwo, które potrafiło kruszyć swoje kopie o mury Kremla. Przypomnę, ostatni raz w 1617 roku stały tam wojska polskie, szturmując bramy Kremla pod wodzą hetmana Chodkiewicza. To samo państwo, które było w stanie skutecznie radzić sobie, choć nie zawsze zwycięsko, ale skutecznie, jako jedyne wojsko polskie pobiło największego wodza XVII-wiecznej Europy, Gustawa Adolfa, hetman koniec Polski w bitwie pod Trzcianą. Tego największego zwycięzcę z wojny 30-letniej. I to samo państwo nie było sobie w stanie poradzić już z buntem kozackim, tym największym wywołanym przez Chmielnickiego. Może dlatego także, że przecież w wielu tych triumfach XVII-wiecznych z pierwszej części tego stulecia kozacy byli przecież siłą wspierającą Rzeczpospolitą. Bez kozaków, hetmana kozackiego Piotra Sachajdacznego, Polacy nie wytrzymaliby oblężenia, Polacy i Litwini nie wytrzymaliby oblężenia przez wojska Osmana pod Chocimiem w 1621 roku. Nie potrafiliby także dojść do Moskwy w 1617 roku. Ten podział polsko-kozacki, który na gruncie, który bardzo szkicowo i oczywiście schematycznie zarysowałem, pogłębiał się, był dla Rzeczpospolitej z wielu względów fatalny. Jak wiemy, Chmielnicki zwrócił się wkrótce po swoich triumfach i po śmierci króla Władysława IV na kompromis, z którym liczył, nie bez racji, zwrócił się ku carowi, ku Aleksemu Michajłowiczowi,
drugiemu z dynastii Romanowów na tronie, by w Moskwie szukać patrona z racji oczywiście pokrewieństwa, nie tyle, jeśli można tak powiedzieć, etniczno-językowego, bo Chmielnicki z posłami rosyjskimi nie rozmawiał w jednym języku, rozmawiał przez tłumaczy. I tak były prowadzone rozmowy, które doprowadziły do tak zwanej ugody perejasławskiej między kozakami a wysłannikami cara. A więc nie bliskość języka, bo ta znacznie bardziej zbliżała kozaków do Polaków. Nie bliskość etniczna, jeśli można by to dzisiejszym terminem określić. Ale przede wszystkim kwestia wyznaniowa odgrywała tutaj zasadniczą rolę, bo też tożsamość w wieku XVII przede wszystkim była określana, tożsamość indywidualna, przez wyznanie, nie przez narodowość, przez wyznanie. I stąd właśnie zwrot ku Moskwie. I jednocześnie bardzo ostrożna odpowiedź ze strony Moskwy, która świeżo w pamięci miała swoją klęskę, o której mówiliśmy na końcu naszego ostatniego spotkania, nieudaną próbę odbicia Smoleńska, zakończoną kapitulacją Wielkiej Armii Moskiewskiej, oblegającej Smoleńsk, kapitulacją przed wojskami Władysława IV. Nawet widząc te klęski pod Żółtymi Wodami, pod Korsuniem, pod Piławcami, które wojska Rzeczpospolitej poniosły, car Aleksy i jego doradcy bali się podejmować konflikt z Rzeczpospolitą. Oczywiście Moskwa korzysta z osłabienia Rzeczpospolitej i sonduje możliwości wykorzystania tego osłabienia. Tu jest czas słynnych poselstw braci Puszkinów, wybitnych dyplomatów rosyjskich tego czasu, przede wszystkim z 1650 i 1653 roku, które miały za cel pozornie, czy jakby w literze tych poselstw, wydawałoby się błahy. Ukaranie na gardle, czyli karę śmierci, dla drukarzy i autorów tekstów, które nie dość pochlebnie opisują Moskwę i jej władcę, a drukowane są w Rzeczpospolitej. Tylko tyle. Na to Rzeczpospolita zgodzić się nie mogła. Pierwsze poselstwo z 1650 roku odchodzi z niczym. Oczywiście wiadomo, jaka była stawka. Chodziło o to, czy Moskwa zachowa bierność, trudno powiedzieć neutralność, ale bierność wobec tego tragicznego konfliktu rozrywającego wtedy Rzeczpospolitą. W 1653 roku, kiedy już było po Beresteczku, w wielkim zwycięstwie polskim, ale i po Batochu, z kolei wielkiej klęsce polskiej, a więc wciąż ta wojna, można powiedzieć, domowa polsko-ukraińska pozostawała nierozstrzygniętą i pokazywała jednak pogłębiającą się słabość Rzeczpospolitej. W 1653 roku kolejne poselstwo braci Puszkinów żąda już nie tylko tego, o czym mówiłem, to znaczy poszanowania czci cara przez ukaranie na gardle drukarzy i autorów dzieł godzących w to imię. Nawet domagano się ukarania na gardle największego z magnatów Rzeczpospolitej, księcia Jaremy Wiśniowieckiego, za to, że w jednym z listów do wojewody pogranicznego województwa moskiewskiego pominął jeden z drugorzędnych zresztą tytułów cara w tym liście. To oczywiście specjalnie przypominam jakby ten wątek, bo pokazuje on pewną stałą cechę polityki rosyjskiej, może nie najważniejszą, ale istotną. Ogromną wagę, jaką ta polityka przywiązuje do prestiżu i godności swojego państwa. Jeśli cokolwiek miałoby uchybić temu prestiżowi, godzić w ten prestiż, wtedy Moskwa uderza w dzwon największy, domaga się najbardziej radykalnych kroków, by ten prestiż został przywrócony. Jakże inaczej, powiedziałbym, zupełnie inaczej niż w polskiej tradycji państwowej, niestety, gdzie sprawa prestiżu zewnętrznego bardzo często jest pomijana, lekceważona. Często mówimy, a co tam będziemy formami się przejmować, co ktoś tam o nas powie.
to nie ma znaczenia. To jest dokładnie na antypodach polityki państwowej rosyjskiej. Ta kolejna wizyta braci Puszkinów w Warszawie w styczniu 1653 roku skończyła się ustępstwem Rzeczpospolitej. Na podwórku jednego z pałaców warszawskich spalono, oczywiście nie drukarzy, tylko wyrwane z książek inkryminowanych kartki. Nikogo na gardle nie pokarano, ale to ważny moment w historii stosunków polsko-rosyjskich, bo Rosja pierwszy raz wymogła na Polsce, na Rzeczpospolitej, rodzaj cenzury wewnętrznej. Pewnych rzeczy w Polsce o Rosji mówić nie wolno. Trzeba spalić te kartki, na których napisano źle o rodzie Romanowów albo nie dość dobrze o państwie rosyjskim. Oczywiście to ustępstwo właśnie mające taki charakter prywatny, to nie była publiczna egzekucja na książce, ani tym bardziej rzecz jasna nie ukarano żadnego z drukarzy. W istocie nie mogła zadowolić braci Puszkinów i Moskwy, bo drugim ważniejszym żądaniem, które wysuwali, była likwidacja Unii, zniesienie Unii, prawda? A więc wystąpienie przez Moskwę w roli opiekunów prawosławia. Notabene trzeba powiedzieć, że prawosławie rzeczywiście przez lat blisko 30 kilka było faktycznie zdelegalizowane na terenie Rzeczpospolitej. Unia była jedynym wschodnim rytem dopuszczonym do czasów panowania Władysława IV na terenie Rzeczpospolitej. Została relegalizowana, ponownie przywrócona jako druga możliwa, istniejąca legalnie z własną hierarchią wersja obrządku wschodniego na terenie Rzeczpospolitej dopiero przez Władysława IV. To oczywiście ten okres formalnego zniesienia prawosławia na pewno pogarszał to napięcie, o którym mówię, napięcie religijne, i ułatwiał Moskwie odegranie roli opiekunki prawosławia. Ostatecznie w 1653 roku car przestał się wahać, zdecydował się poprzeć Chmielnickiego, na swoich warunkach oczywiście, na soborze ziemskim zwołanym przez cara w tym roku w Moskwie. Opowiedziano się, oczywiście najważniejsza była wola samego cara, za wojną z Rzeczpospolitą, wojną o Ukrainie. Wojną, której stawką było przejęcie Ukrainy przede wszystkim, w pierwszym rzędzie. Wtedy właśnie wysłane zostało poselstwo rosyjskie do Perejasławia, do siedziby Chmielnickiego, i tam w styczniu 1654 roku na Radzie Kozackiej w Perejasławiu uzgodniona została umowa oddająca Ukrainę pod panowanie moskiewskie. I od razu warto zwrócić uwagę, ta umowa wzbudziła wątpliwości po stronie ukraińskiej, bo okazało się w momencie, kiedy Kozacy zaprzysięgli umowę, że kiedy wezwali posła rosyjskiego, by ten zaprzysiągł w imieniu swojego pana, cara Aleksego, tę samą umowę, usłyszeli odpowiedź, która dała im od razu wtedy wiele do myślenia, iż car nigdy i nikomu nie będzie przysięgał ze swoich poddanych. Oni są jego niewolnikami teraz, a z niewolnikami nie zawiera się żadnych układów. Taka jest relacja w państwie carskim. Zgoła inna od tych, do jakich Kozacy przyzwyczaili się w wolnej Rzeczpospolitej, gdzie, przypomnijmy, Kozacy rejestrowi korzystali z praw ludzi wolnych. Wielu z nich było pełnoprawnymi, tak jak Bohdan Chmielnicki, szlachcicami. Ten konflikt, to zderzenie kultur politycznych kozackiej, wolnościowej, związanej z tradycją Rzeczpospolitej, czy nam się to podoba, czy nie, tak jest. Ta tradycja kozacka jest z polską tradycją wolnościową związana. Zderzenie z moskiewską kulturą polityczną, w której o wszystkim decyduje i z niczym nie jest porównywalna władza cara, na przyszłość źle wróżyło związkowi ukraińsko-rosyjskiemu. Wróżyło napięcia, te napięcia, które obserwujemy po dzień dzisiejszy przecież. Ale doraźnie, wtedy oczywiście, było już za późno, by wycofywać się z umowy, która oznaczała przecież zdradę Rzeczpospolitej, której Chmielnicki posunął się już i tak na tyle
daleko i głęboko, że nie mógł już w stronę Rzeczpospolitej powrócić. Kości zostały rzucone, armie rosyjskie wkroczyły, 3 armie rosyjskie na teren Rzeczpospolitej. Pada największa twierdza Europy Wschodniej, Smoleńsk, słabo zaopatrzona, nie najlepiej broniona. Padają kolejne twierdze. Wreszcie w 1655 roku wojska rosyjskie, bo ta wojna zaczęła się wczesnym latem 54, słabiutkie wojska litewskie, wskutek w dodatku konfliktu między hetmanem wielkim litewskim Januszem Radziwiłłem a królem Janem Kazimierzem, dodatkowo słabsze, nie mogły stawić skutecznego oporu 3 wielkim armiom rosyjskim wkraczającym na teren Litwy i idącej od południa armii kozackiej, ukraińskiej. Kończy się to wszystko symbolicznie, można tak powiedzieć, osiąga może nie tyle koniec, ile pewnego rodzaju apogeum, zdobyciem Wilna przez wojska rosyjsko-kozackie 10 sierpnia 1655 roku. To było prawdziwe Sacco di Wilna, prawda? To znaczy zniszczenie, zrujnowanie, zrabowanie tego wielkiego miasta, po którym ono się nie podniesie, praktycznie rzecz biorąc, przez ponad 100 lat. I to w Wilnie, zaraz po jego opanowaniu, car, bo wkroczył sam osobiście do zdobytej stolicy Litwy, musiał zmierzyć się z pytaniem, co dalej. W tym samym czasie na teren Rzeczpospolitej wkraczają już wojska szwedzkie. Król Karol X Gustaw wkracza zaniepokojony nie tylko z żądzy zbójeckich podbojów, która napędzała jego działania, nie tylko przeciwko Polsce, ale także przeciwko Danii, ale przede wszystkim zaniepokojony pojawieniem się zbytniej potęgi rosyjskiej, zdecydował się sam uderzyć na Rzeczpospolitą, by ubiec cara. I wtedy właśnie pojawia się to pytanie, co będzie dalej. Czy Rzeczpospolita zniknie z mapy, kiedy wojska polskie kapitulują pod ujściem przed Szwedami, kiedy car stoi w Wilnie i zajmuje już nie tylko tereny litewskie, ale wkraczają wojska rosyjskie przecież do Lublina, kiedy właściwie niemal nie zostaje wolnego skrawka ziemi polskiej, terenu Rzeczpospolitej, na którym zachowałaby się suwerenna władza, niezależna czy to od Moskwy, czy to od Sztokholmu. Car wtedy wysyła list do króla Karola Gustawa, określając swoje plany, stwierdzając, że jego armie chcą dalej iść, jego, czyli rosyjskie armie, na Warszawę i Kraków, a jest gotów ustąpić królowi szwedzkiemu Prusy Królewskie, czyli Pomorze i Kurlandię, by tam zaokrągił swoje nadbałtyckie posiadłości. Natomiast nie tylko Litwa, ale i Polska powinna znaleźć się pod panowaniem rosyjskim. Jednocześnie to jest także element tej historii, który warto być może podkreślić, uwypuklić. Car natychmiast buduje sobie, jeśli można tak powiedzieć, swoją partię wśród przedstawicieli elit społeczeństwa Rzeczpospolitej. Próbuje ją budować wśród tych, którzy uciekają spod panowania szwedzkiego. Hetman Gosiewski, który później trafi do szwedzkiej niewoli, tak chlubnie odznaczony w bitwie pod Prostkami, opisanej przez Sienkiewicza, jest jednym właśnie z adresatów tej oferty cara w zamian za lojalność, za przyjęcie roli poddanego i organizatora, można tak powiedzieć, partii moskiewskiej w społeczeństwie Rzeczpospolitej, zachowanie urzędów i majątków, które poszczególni magnaci posiadają. Ta sama oferta trafia do kolejnych tysięcy przedstawicieli szlachty polskiej i litewskiej, która zaprzysięga carowi lojalność wtedy, wierność w 1655 roku. Głównymi wodzami, jeśli można tak powiedzieć, tej partii moskiewskiej stają się wojewoda Trocki, Mikołaj Stefan Pac i wojewoda lubelski Krzysztof Tyszkiewicz, którzy
którzy liczą na to, że po zajęciu całej Rzeczpospolitej przez Rosję będą odgrywali na tym terenie rolę pierwszych przedstawicieli tej władzy, tej nowej władzy. Ale ta oferta, którą przedkładał Aleksy Michajłowicz królowi szwedzkiemu, oczywiście niezwykle żarłocznego, w przenośni i dosłownie, Karola Gustawa nie mogła zaspokoić. Konflikt rosyjsko-szwedzki był nieuchronny. I to właśnie ten konflikt dwóch śmiertelnych wrogów Rzeczpospolitej, los Rzeczpospolitej uratował. Oczywiście uratował przede wszystkim dzięki duchowi oporu, który wtedy w społeczności szlacheckiej obudził się, oporu, którego symbolem była Częstochowa. Dla cara Aleksego Michajłowicza powodem do otwartego uderzenia na Szwecję stały się przechwycone listy Karola Gustawa do Chmielnickiego, bo oczywiście Chmielnicki nie zadowolił się poddaniem carowi, szukał wciąż niezależności, jakiejś przestrzeni swobody, także od Rosji, która wiedział, że skrępuje jego swobodę znacznie bardziej niż kiedykolwiek mogła to zrobić Rzeczpospolita. Więc szukał sojusznika w królu szwedzkim. Dla strony carskiej, moskiewskiej był to oczywiście dowód na to, iż potrzebna jest zdecydowana akcja przeciwko Szwedom. Interwencja dyplomacji cesarskiej, austriackiej doprowadza wtedy do próby porozumienia między carem a Janem Kazimierzem, a Rzeczpospolitą. Ta umowa w postaci kolejnych przygotowujących ją negocjacji w ciągu całego 1656 roku doprowadziła do następującego scenariusza. W pierwszej misji skierowanej do zwolenników króla Jana Kazimierza, do hetmana Pawła Sapiehy, znanego także z potopu sienkiewiczowskiego, car oferował następujący układ. Jan Kazimierz będzie mógł rządzić Rzeczpospolitą, nie Wielkim Księstwem Litewskim, bo to bezwarunkowo w całości przechodzi do Rosji od razu, ale Rzeczpospolitą okrojoną o Wielkie Księstwo Litewskie do momentu swojej śmierci. Potem zaś Polska połączy się na powrót z Litwą, ale oczywiście pod berłem carskim. To, co w istocie było najważniejsze w tych rokowaniach dla cara, to było zabezpieczenie przed wyborem przez Polaków jakiegoś innego kandydata na przyszłego władcę, aniżeli on sam, czyli aniżeli car Aleksy Michajłowicz. Ostatecznie mniej więcej według tych zasad zawarty został szczęśliwy bardzo dla Polski rozejm w Niemierzy, wieś pod Wilnem, która dziś jest już w składzie miasta Wilna. W listopadzie 1656 roku rozejm między Moskwą a Rzeczą Pospolitą, który oznaczał, że car Aleksy będzie wybrany przez przyszły Sejm Polski jeszcze vivente regge za życia króla Jana Kazimierza na polskiego króla i w ten sposób zrealizuje swoje plany. Natomiast oczywiście Rzeczpospolita nie wyrzekała się Litwy. Królem połączonej Litwy i Polski miał być wybrany Aleksy Michajłowicz. Spowodowało to ten właśnie rozejm w Niemierzy, że zerwana została szczególnie niebezpieczna dla Polski współpraca dwóch mocarstw, które faktycznie podzieliły wtedy już Rzeczpospolitą. I to jest charakterystyczne, że w pierwszym znanym i rozbudowanym projekcie rozbiorowym, układzie w Radnot, zawartym w 1657 roku, Moskwa nie uczestniczy, nie bierze udziału. Bierze w nim udział Szwecja, Brandenburgia, Siedmiogród, Ukraina Chmielnickiego i książę Bogusław Radziwiłł. Moskwa stoi z boku. To pokazuje, jak szczęśliwym jednak dla Polski wydarzeniem był ów rozejm w Niemierzy. Kiedy Polacy poradzili sobie częściowo przy pomocy zaciężnych wojsk austriackich ze szwedzkim potopem, oczywiście wojna polsko-rosyjska musiała zostać wznowiona i już w 1658 roku ona odnawia się. Odnawia się w sposób niezwykle szczęśliwy dla Rzeczpospolitej. Wielkimi, wspaniałymi zwycięstwami w roku 1660
zwycięstwami odniesionymi w bitwie pod Połonką, której dowodzili polską dywizją, jeśli można tak powiedzieć, Paweł Sapieha i Stefan Czarniecki. I przede wszystkim w najbardziej istotnym triumfie hetmana Jerzego Lubomirskiego, który zmusił do kapitulacji wojska rosyjskie działające na całej Ukrainie, Wasyla Szeremietiewa pod Cudnowem. Wyeliminowanie dwóch armii rosyjskich w ciągu jednego roku, w 1660, było oczywiście wielkim strategicznym triumfem, ale nie zapominajmy o tym, że Rzeczpospolita była wyniszczona całkowicie tą trwającą już 13 rok wojną, bo od 1648 roku ta wojna trwała nieprzerwanie. Wojska niepłacone od wielu miesięcy buntowały się, zawiązywały konfederacje, które osłabiały dodatkowo możliwości militarne Rzeczpospolitej. I chociaż sam fakt przetrwania Rzeczpospolitej przez tę chwilę niesłychanie głębokiego kryzysu w 1655-6 roku graniczył z cudem, pod takim wrażeniem zostawiła właśnie ta epoka być może najwybitniejszego polityka tej epoki, wielkiego elektora brandenburskiego, który przez 40 lat żelazną ręką rządził Brandenburgią wtedy i doprowadził do przekształcenia jej w potęgę, wykorzystał zresztą potop do ostatecznego zrzucenia protektora, znaczy zależności lennej od króla polskiego. To właśnie wielki elektor wtedy sformułował w testamencie dla swojego przyszłego następcy to zdanie, że żeby ten strzegł się Rzeczpospolitej, bo ta jak Feniks odradza się z najcięższych opresji, z najcięższych doświadczeń. Przecież liczył wielki elektor w traktacie rozbiorowym w Radnot, że już tej Rzeczpospolitej nie będzie i już przecież jej właściwie nie było, nie było jej widać, a jednak odrodziła się. Odrodziła się odsuwając o lat 120-130 ten tragiczny moment, który potem przyjdzie, moment rozbiorów. Wyobraźmy sobie teraz, co by było, gdyby plany Aleksego Michajłowicza, które były tak bliskie realizacji w 1655-6 roku, zrealizowały się. Kim dzisiaj bylibyśmy, gdyby państwo polskie nie istniało przez następnych 140 lat, prawda? Okrojone, co prawda, już po 120 latach. To było bardzo ważne, że Polska ten kryzys przetrwała, ale nie mogła przetrwać go już po tym zderzeniu z problemem ukraińskim w sposób w pełni zwycięski. Mogła tylko odeprzeć ten najazd, ale nie utrzymać w pełni swojej potęgi. I ostatnia próba uzyskania przewagi strategicznej w stosunkach z Rosją, wyprawa Jana Kazimierza na Zadnieprze w 1663-4 roku, kończy się już niepowodzeniem. Do Moskwy już się od południa dojść nie udało. Wojska po prostu nie chciały dalej walczyć. Kończy się zatem ten niezmiernie ważny etap w stosunkach polsko-rosyjskich rozejmem w Andruszowie w 1667 roku. Przez wielu historyków uważanym za jedną z najważniejszych dat w całej historii Europy Wschodniej, bo to był ten moment, w którym Rzeczpospolita podzieliła się Ukrainą z Rosją. Podzieliła się wzdłuż Dniepru, zostawiając wtedy na okres 2 lat zaledwie Kijów po stronie rosyjskiej, który miał wrócić następnie do Rzeczpospolitej, nie wrócił już nigdy. Cały rozejm zawarty był na 13,5 roku, ale okazał się bardzo trwałym rozgraniczeniem pozbawiającym de facto Rzeczpospolitej oparcia w czynniku ukraińskim, a czyniącym trwale już czynnik ukraiński czynnikiem podziału i osłabienia Rzeczpospolitej. Pamiętajmy bowiem, że Rosja, o ile Polska traciła połowę Ukrainy, to Rosja nie tylko zyskiwała połowę Ukrainy, zyskiwała także ziemię Czernichowską, Smoleńską, Siewierską, te ziemie, które utraciła na rzecz Rzeczpospolitej po poprzednich wojnach w rozejmie w Dywilinie po czasie Wielkiej Smuty. Ale co najważniejsze, Rosja w tym samym czasie, kiedy prowadziła swoje wojny na Zachodzie, oparła się, jak to mówią strategzy językiem wojskowym, o rubież Pacyfiku.
Po prostu w międzyczasie Rosja dokonała podboju Syberii. To niby nie dodało jej od razu wielkich sił, bo przecież były to pustki w większości. Ale fakt, że kozacy, rosyjscy kozacy, stanęli na brzegu Oceanu Spokojnego na początku XVII wieku, że sięgnęli aż po Kamczatkę w tym czasie, ustanowili trwałą granicę z Chinami, spowodował, że Rosja zyskała to, co także językiem wojskowym nazywa się głębią strategiczną, nieporównywalną z żadnym innym państwem. Rosji od tej pory nie dało się już podbić. Wcześniej można było z Rosją walczyć jak z równym, nawet mając nieco mniejsze siły. Po tym okresie czasu, kiedy Rosja wykonała tę swoją nieporównaną ekspansję w ciągu pierwszej połowy XVII wieku, odwracając jakby szlak podboju Dżingis-Hana, Hunów, zdobywców stepowych z poprzednich wieków i tysiącleci, Rosja zyskała tę przewagę nad wszystkimi swoimi zachodnimi sąsiadami. Przewagę, której będzie musiał doświadczyć nie tylko partner ze stolicą w Warszawie, ale będzie musiał doświadczyć Karol XII w wojnie północnej, Napoleon w 1812 i kolejni przeciwnicy Rosji. O tym, jak ważna była Rosja w ówczesnych stosunkach w Europie, a raczej jak mało ważna, świadczy fakt, na progu tej epoki, świadczy fakt, że do traktatów pokojowych kończących największy konflikt w XVII wieku, wojnę 30-letnią w Münster i Osnabrück, w dwóch miastach westfalskich, dołączono listę państw europejskich, które jakby traktowane były jako część tego wielkiego nowego porządku pokojowego w Europie. Rosja jest tam wymieniona na przedostatnim miejscu, pod numerem 48 na 49 wymienionych w traktacie westfalskim państw. Była na marginesie polityki europejskiej. Ale Rosja w drugiej połowie wieku XVII wykonała ogromny ruch naprzód w kierunku Europy, właśnie zdobycie części połowy Ukrainy było tego dowodem i także skuteczne oparcie się ofensywie szwedzkiej. Moskwa podpisała pokój ze Szwecją w 1661 roku. I to także może warto na koniec tego XVII-wiecznego odcinka dodać, że w tym czasie, aż do czasów Piotra I, w polityce moskiewskiej, zagranicznej, Rzeczpospolita była absolutnie najważniejszym rywalem, przeciwnikiem, była państwem numer jeden na horyzoncie strategicznych celów imperium, tworzącego się Imperium Moskiewskiego. Znów mamy w tej kwestii bardzo wymierny wskaźnik, jeszcze bardziej wymierny niż przytoczony przeze mnie przed chwilą ten spis państw z traktatu westfalskiego. Otóż w archiwum polityki zagranicznej rosyjskiej, archiwum MSZ-u, śladem tej polityki wciąż przechowywanym do dnia dzisiejszego są księgi poselskiego prikazu, bo tak się wtedy nazywało to ministerstwo. Rzeczpospolita wypełnia 256 takich ksiąg z XVII wieku. Następne z kolei państwo Szwecja 129, Krym 90, Austria 49, Turcja 28, Dania 24, Anglia 20, Francja 15, Prusy 7. To pokazuje jakby skalę zmagań polsko-rosyjskich w XVII wieku z punktu widzenia Rosji. To była walka o mocarstwową pozycję Rosji. Walka, którą Rosja wygrała. Wygrała, choć jeszcze nie bezapelacyjnie. Choć jeszcze wciąż wydawało się, że Rzeczpospolita trzyma się na nogach, potrafi się bronić, czego dowiodła w tej końcowej fazie potopu. I czego dowiodła raz jeszcze w sposób budzący wielki respekt w Moskwie, wielkim triumfem Sobieskiego pod Wiedniem. Dzisiaj oczywiście, właśnie ponieważ nie dbamy o nasz imaż zagraniczny, można lekceważyć tę datę, ale wtedy w Europie to zwycięstwo było odbierane jako coś niesłychanie ważnego, efektownego i świadczącego ponad stan niestety, jak się okazało, o możliwościach Rzeczpospolitej. Nikt nie miał wątpliwości, że to było zwycięstwo Jana III Sobieskiego i polskiej husarii.
nieporównanej wciąż jazdy w Europie. To budziło także wielki respekt w Moskwie. Ale efektem tego respektu i można tak powiedzieć złagodzenia w stosunkach polsko-rosyjskich wtedy, w tym czasie, wspólnej walki przeciwko Turcji, o którą zabiegała dyplomacja wenecka i papieska, było między innymi to, że właśnie w latach 80. XVII wieku pojawił się jedyny w historii stosunków polsko-rosyjskich czas, kiedy dwór rosyjski stał się dworem kulturalnie polskim. To znaczy nastąpiła moda na polszczyznę, mówiono po polsku, przejęto zwyczaj rysowania portretów magnackich, takich samych jak rysowano, malowano, przepraszam, polskim magnatom wcześniej. Ten sam styl przyjęto na dworze rosyjskim. Nabywano drukowane w Polsce powieści awanturnicze, wzorowano się na języku polskim, tworząc pierwsze próby wersyfikacji języka rosyjskiego. Ten krótki czas kończy się jednakże z chwilą nastania panowania syna Aleksego Michajłowicza, Piotra. Przechodząc do tego panowania, bo jest ono kluczowe dla właśnie podporządkowania Polski Rosji, trzeba wspomnieć jeszcze o jednym wydarzeniu, które miało miejsce jeszcze zanim Piotr przejął pełnię władzy. Formalnie panował od 1682 roku, ale dopiero od 1889 po odsunięciu swojej siostry, regentki Zofii, tę władzę realnie przejął. Trzy lata wcześniej, w 1686 roku, zawarty został pokój wieczysty, zwany inaczej pokojem Grzymutowskiego od wojewody poznańskiego Krzysztofa Grzymutowskiego, który ten pokój zawarł w Moskwie, w negocjacjach w Moskwie. Pokój kończący formalnie wojnę między Rosją, wcześniej tylko przerwaną rozejmem, a Rzeczą Pospolitą. Pokój Grzymutowskiego oddawał już na stałe tę Ukrainę wschodnią Rosji, a także akceptował fakt trwałej utraty Kijowa na rzecz Rosji. Król Jan III Sobieski, ten sam wspaniały zwycięzca sprzed trzech lat spod Wiednia, już wtedy cieniem samego siebie, realizujący w starciu z opozycją magnacką zresztą swoje własne, prywatne, niestety rozbieżne już z interesem Rzeczpospolitej, interesy dynastyczne, dla bardzo niegodnych swoich następców, zresztą z Jakubem Sobieskim na czele, wyjątkowo paskudną, odrażającą wręcz postacią. Otóż Sobieskiemu zależało w tym momencie na jednym tylko, zdobyć jakiś przyczółek dla swojej dynastii. Tym przyczółkiem, który sobie wymarzył, na który liczył realnie, była Mołdawia, wyrwana z rąk tureckich. Dlatego najważniejsze dla niego było kontynuowanie wojny z Turcją. Kontynuowanie, dla którego warunkiem niezbędnym z punktu widzenia sojuszników Wenecji, Rzymu, był udział w wojnie z Turcją Rosji. I za ten udział stały nacisk ze strony właśnie dyplomacji tych państw, także Wiednia, na Polskę byłby zawrzeć pokój wieczysty z Rosją. I zdecydował się wbrew interesowi Rzeczpospolitej Jan III Sobieski ten pokój, choć płacząc rzewnymi łzami w czasie podpisywania tego aktu, traktat Grzymutowskiego podpisać. Rzeczpospolita, przypomnę, nie ratyfikowała tego pokoju aż do 1764 roku. No, niestety, nie był to szczęśliwy bardzo Sejm 1764 roku, kiedy trzeba było ratyfikować, bo to był ten sam Sejm, na którym Katarzyna II mogła usankcjonować władzę swojego byłego kochanka, stolnika litewskiego. Tak, że się tak opierali. Tak, oczywiście, jasne. Nie, to jakby przytoczyłem po to, żeby pokazać, że była świadomość w polskich elitach, niezależnie od tego, jak oceniamy ich poziom, że to pokój bardzo niedobry dla Polski. Choć jednocześnie, powtórzę, był to ten pokój, ten czas, kiedy wydawało się, że względnie równe trwanie Rzeczpospolitej obok Rosji jest możliwe, bez większych konfliktów, właśnie nawet z pewnymi oznakami zbliżenia kulturalnego. Przerwane one zostają w momencie, kiedy Rosja zaczyna wykorzystywać nagromadzone w XVII wieku siły. Wykorzystuje je Piotr. Otóż Piotr
który zadebiutował politycznie, można tak powiedzieć, czy strategicznie od zdobycia twierdzy Wazowie nad Morzem Czarnym, a więc kierując swoją ekspansję ku południowi, można powiedzieć, kontynuując zatem poprzednią politykę rosyjską, niesprzeczną z polityką polską, bo wielu wtedy mówiło o możliwości trwałego sojuszu polsko-rosyjskiego, którego wspólną podstawą będzie walka przeciwko półksiężycowi, wypieranie islamu. To wydawało się naturalne wciąż. Przypomnę, to był jeszcze wciąż czas, kiedy Polska nie odzyskała ziem utraconych na rzecz Turcji haniebnym traktatem w Buczaczu. A więc Polska miała powody, by nadal walczyć z Turcją, wciąż jednak. Otóż po osiągnięciu tego sukcesu, przyczółka nad Morzem Czarnym, Piotr zdecydował się jednakże na radykalną zmianę polityki rosyjskiej. Postanowił wybić okno Rosji ku Europie na północ, północną drogą, a nie południową. Na tym polegała istota tej zmiany. Zbiegła się ta decyzja i wielka podróż Piotra na zachód Europy z wydarzeniem niezwykle ważnym dla Rzeczpospolitej. W 1697 roku, kiedy Piotr ruszał swoją wielką podróż, incognito formalnie, do portów holenderskich, brytyjskich, w końcu do Paryża także, oczywiście przez Niemcy, zaczynał tę podróż w Rydze, by stamtąd ruszyć ku Prusom, kiedy w Polsce dokonywała się elekcja po śmierci Jana III Sobieskiego. Elekcja, która pokazywała dramatycznie słabość i rozbicie Rzeczpospolitej. I wtedy właśnie debiut polityczny Piotra wobec Rzeczpospolitej pokazuje od razu, można tak powiedzieć, założenia tej polityki, z którą borykamy się po dzień dzisiejszy. Otóż właśnie jadąc, rozpoczynając dopiero swą podróż na zachód, Piotr formułuje jakby na gorąco cele polityki rosyjskiej wobec elekcji. Wie już, że elekcja będzie podzielona, że będą różni kandydaci, to zresztą nie nowina. Ale wyraźnie opowiada się przeciwko kandydatowi francuskiemu, cieszącemu się największą popularnością i uważanemu powszechnie za faworyta, przeciwko księciu Contiemu. Bo zdaje sobie sprawę, że zwycięstwo tego kandydata oznacza umocnienie Rzeczpospolitej, oparcie jej o sojusznika francuskiego i złagodzenie konfliktu Rzeczpospolitej z Turcją, a zatem umocnienie Rzeczpospolitej vis-a-vis Rosji, także vis-a-vis Prus. To oczywiście Piotr traktuje jako niekorzystne i wysyła rzecz bezprecedensowa, a charakterystyczna na przyszłość, będzie się powtarzała przy kolejnych elekcjach, list. List nie tylko do swojego ambasadora, posła w Warszawie, ale za jego pośrednictwem także do posłów zgromadzonych, do wyborców, można tak powiedzieć, zgromadzonych w Warszawie, którzy mieli nowego króla wybrać. Ostrzega ich w tym liście, by nie wybierali księcia Contiego. Nie tylko ostrzega, ale grozi. Grozi wojną, jeśli wybiorą niewłaściwego kandydata. Ten list nadszedł bardzo późno, bo bardzo późno go sformułował Piotr. Nadszedł dzień przed samą elekcją, więc nie wywarł on prawdopodobnie istotnego wpływu na przebieg elekcji. Przypomnę, że wybrany został książę Conti i ogłoszony królem przez prymasa, ale zwolennicy drugiego kandydata, późniejszego Augusta II Mocnego, elektora saskiego, przeprowadzili drugą elekcję po drugiej stronie Wisły i w ten sposób doszło do podwójnej elekcji. Oczywiście ta sytuacja, w której Piotr tak wyraźnie, co stopniowo jednak przenikało do świadomości szlacheckiej wtedy, opowiedział się przeciwko kandydatowi francuskiemu, zbliżała natychmiast Augusta Mocnego, drugiego kandydata, do strony rosyjskiej, do Piotra. Ta tendencja, by tak rzec, najważniejsza była jednakże nie w tym punkcie osobistego zbliżenia nowego króla, który rzeczywiście przetrwa, można tak powiedzieć, ten moment podwójnej elekcji i wygra ją ostatecznie, stając się realnym królem Rzeczpospolitej. Chodzi oczywiście o Augusta Mocnego z carem rosyjskim,
ale co innego. Właśnie najważniejsze wydaje mi się to, że od razu, kiedy na czele Rosji staje car śmiały, energiczny, z wizją mocarstwowej potęgi Rosji, od razu jakby potrafi on sformułować program, który będzie realizowany w następnych wiekach. Interwencji w wewnętrzne sprawy polskie. Interwencji, której podstawą jest przekonanie, że car rosyjski ma prawo decydować, kto będzie rządził lub kto nie będzie rządził w Warszawie. I że może użyć do tego groźby, zastraszenia, w tym przypadku groźby militarnej. Tak się złożyło, że rzeczywiście tuż przed elekcją nastąpiła duża koncentracja wojsk rosyjskich na terenie Pskowa, czyli pobliskiego granicy z Rzecząpospolitą miasta, a były to wojska po prostu powracające z kampanii azowskiej, zwycięskiej kampanii nad Morzem Czarnym. Ale szlachta traktowała pogłoski o tym zgromadzeniu wojska rosyjskiego jako potwierdzenie groźby Piotra. Rzeczywiście jest armia, która może do nas wkroczyć, jeśli zachowamy się nie tak, jak ten młody car sobie życzy. Wkrótce jednakże po powrocie z kolei z wielkiej podróży na zachód w roku 1698 car zaczyna rozmawiać z nowym królem, który wiele mu zawdzięcza, Augustem Mocnym, i dochodzi do pierwszego, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, szczytu polsko-rosyjskiego. Pierwszy raz car rosyjski spotyka się z królem polskim, oczywiście w innej roli niż pokonany, prawda, no bo pamiętamy hołd carów szujskich przed królem Zygmuntem III Wazą, ale jako partnerzy spotykają się car i król w Rawie Ruskiej, organizując turniej w piciu, który mimo, że Piotr był wielkim człowiekiem, także wzrostem, przegrał do Augusta Mocnego, to jednakże w innych dziedzinach no to Piotr był osobą triumfującą w tym układzie. Przygotowywali wspólnie rozmowę o układy, o wojnie przeciwko Szwecji. Tej wojnie, która miała zmienić definitywnie sytuację Europy Wschodniej. Ta wojna, która zaczęła się w 1700 roku, wojna, do której Piotr wkraczał jako sojusznik Saksonii, czy raczej Saksonia wkraczała jako sojusznik Piotra, Rzeczpospolita nie była stroną tego układu, wciągała nieuchronnie ta wojna w swoim przebiegu Rzeczpospolitą w orbitę wpływów rosyjskich, bowiem, jak pamiętamy, Szwedzi pobili błyskawicznie Karol XII armię rosyjską pod Narwą, ale potem przenosi teren działań wojennych na obszar Rzeczpospolitej, dlatego że elektor Saski był królem Rzeczpospolitej i był sojusznikiem jednocześnie Piotra I. I w tym właśnie zamęcie, ataku, zniszczeniu wywołanym interwencją szwedzką dochodzi do niezwykle ważnych na przyszłość, jakby to powiedzieć, przejawów podporządkowania Rzeczpospolitej. Najpierw na Litwie. Litwa wyniszczona wojną domową, w której przeciwnicy Sapiehów, despoci Sapiehów na terenie Litwy zorganizowali się w potężną fakcję republikantów litewskich. Przypomnę, że Sapiehowie zostali pokonani w bitwie pod Olkiennikami. Pięknie to opisał kiedyś Jasienica w swojej książce. Otóż republikanci zwracali się od razu o opiekę do Piotra przeciwko rewanżowi ewentualnemu Sapiehów opartych o Szwecję. I tak to republikanci litewscy stali się pierwszą, jak to opisuje najwnikliwszy historyk tej epoki, młody historyk warszawski Jacek Burdowicz-Nowicki, pierwszą partią rosyjską trwale istniejącą na terenie Rzeczpospolitej. Podpisują kolejno dwa układy z Piotrem, republikanci litewscy. Najpierw w Preobrażenskoje, to jest wieś pod Moskwą, w której rezydował Piotr, a potem w Schlisselburgu. Dwa układy, w których za subwencje finansowe zobowiązywali się do roli, by tak rzec, zbrojnego ramienia planów Piotra I na terenie Rzeczpospolitej, w walce oczywiście ze Szwecją i jej wpływami. W roku 1704 Rzeczpospolita, popychana do tego polityką Augusta Mocnego, sama podpisuje taki traktat w Narwie.
między Piotrem a wysłannikiem Rzeczpospolitej Tomaszem Działyńskim, w którym Rzeczpospolita zgadza się na rolę podporządkowanego, można tak powiedzieć, sojusznika Rosji w wojnie ze Szwecją. Wojska rosyjskie otrzymują na zasadzie tego traktatu, traktatu w Narwie, jeszcze raz to przypomnę, z sierpnia 1704 roku, prawo wojowania bez ograniczeń na terenie Rzeczpospolitej, a więc to Rosja zdecyduje, kiedy wyjdą jej wojska z Rzeczpospolitej. I Rosja także finansuje stronę polską, a więc daje pieniądze na dalszą walkę przeciwko Szwedom. Piotr nie naciskał na bardzo surowe warunki układu narewskiego. Zależało mu na tym, by związać po prostu Rzeczpospolitą układem, który uniemożliwi przejście Rzeczpospolitej na tory przeciwrosyjskie. To, co uzyskał, to właśnie przede wszystkim prawo wojowania bez żadnych ograniczeń na terenie Rzeczpospolitej, a więc rozszerzania w ten sposób przy pomocy swojego wojska wpływów rosyjskich na terenie Polski. Przypomnijmy, że po okresie sukcesów wielkich szwedzkich, które doprowadziły do wyboru nowego króla, czy raczej antykróla Stanisława Leszczyńskiego, powstają dwie konfederacje, proszwedzka i proaugustowska, można tak powiedzieć, w związku z tym prorosyjska także. I ci, którzy opierali się panowaniu narzuconego przez Karola XII króla Stanisława Leszczyńskiego, nieuchronnie wpadali w ręce czy pod opiekę Piotra I. Piotr, uzyskując ostatecznie swój sukces w 1709 roku w bitwie pod Połtawą, niszcząc armię szwedzką, dysponował zatem ustabilizowaną już przez co najmniej 6 lat i rosnącą szybko partią swoich zwolenników, swoich finansowanych po prostu z kasy moskiewskiej zwolenników Rzeczpospolitej. Piotr zresztą szybko zorientował się w skomplikowanej materii życia politycznego Rzeczpospolitej, dlatego utrzymywał nie tylko posła przy królu, formalnie reprezentującego Moskwę, ale wiedział, że trzeba mieć swojego rezydenta przy każdym z hetmanów z osobna, bo każdy hetman prowadził swoją osobną politykę. I Piotr to wiedział i tak to właśnie rozgrywał, żeby każdy z rezydentów miał osobne instrukcje oczywiście, jak manewrować, jak manipulować tą z pozoru skomplikowaną maszynerią Rzeczpospolitej, żeby nigdy król z hetmanami nie połączyli swoich sił. Żeby zawsze Rzeczpospolita była wewnętrznie podzielona, skłócona i słaba. Tak to było, jeśli chcecie Państwo przestudiować, powiedziałbym, dużą część historii współczesnej Polski. Myślę, że nie ma bardziej poglądowej lekcji niż wiek XVIII, który zaczynamy omawiać. Bo to były czasy, kiedy istniała jak najbardziej Rzeczpospolita jako osobne państwo. Ze swoim królem, swoim dworem, swoją policją, swoim wojskiem nawet, choć niezwykle słabym. I obok tego państwo rosyjskie. Ale Rzeczpospolita nie była suwerenna. I to głos Rosji był głosem rozstrzygającym o sprawach dla Rzeczpospolitej najważniejszych. Oczywiście symbolem tej epoki staje się Sejm Niemy. Warto przypomnieć, że dochodzi do niego wtedy, kiedy August II już przywrócony do królestwa w Polsce po zwycięstwach rosyjskich nad Szwedami, próbuje wzmocnić swoją władzę nad Rzeczpospolitą na drodze zamachu stanu, bez żadnego porozumienia ze społecznością szlachecką w oparciu o gwardię saską, co budzi oczywiście rosnący opór. Od 1715 roku to zjawisko się nasila i to właśnie oczywiście Piotr występuje w roli rozjemcy, bo ma swoich rezydentów i po stronie tych, którzy ogłosili konfederację tarnogrodzką przeciwko królowi i po stronie króla. I jedni i drudzy są napędzani przez doradców z Moskwy. Z jednej strony Aleksego Daszkowa przy konfederatach, z drugiej strony przez ambasadora Grigorija Dołgorukiego przy królu. I ten kompromis właśnie nazywa się Sejmem Niemym 1 lutego 1717 roku. On przeszedł do historii po pierwsze ze względu na formę obrad, prawda, że nie dopuszczono do głosu nikogo, nawet prymasa Polski, ani marszałka. Obrad pozwolono tylko ucałować rękę królewską i pozwolono, kto pozwolił, oczywiście wojska rosyjskie zgromadzone dookoła.
i pozwolono tylko przyjąć prawa wcześniej przygotowane. Z nich najważniejsze było to, które oznaczało równowagę między królem a opozycją, równowagę dogodną dla Rosji, bo mogła nadal balansować te dwie siły i, co najważniejsze, ograniczenie wojska Rzeczpospolitej do 24 tysięcy porcji żołnierskich tak zwanych. Rzecz polega na tym, że nie pomyślano o porcjach oficerskich, dlatego w istocie te 24 tysiące, które były i tak śmieszną liczbą, przypomnijmy, że wtedy Prusy, które miały sześciokrotnie mniejszą ludność od Rzeczpospolitej, dysponowały wojskiem 150-tysięcznym. Rosja potrafiła wystawić 250 do 300 tysięcy żołnierzy wtedy. Ale te 24 tysiące porcji żołnierskich oznaczało, że kiedy przypomniano sobie o tym, że są jeszcze oficerowie potrzebni w wojsku, no to oficerowie wzięli dla siebie połowę mniej więcej funduszy z tych porcji. De facto zatem wojska mogło być w Rzeczpospolitej 12 do 18 tysięcy najwyżej. W całej Rzeczpospolitej, w Koronie i Litwie. To oznaczało oczywiście fundamentalne osłabienie państwa. Szybko jednakże przychodzi rodzaj otrzeźwienia. Nie jest tak, że nikt o tym nie myślał, nikt tego nie rozumiał. To był wielki wstrząs od razu. Dlatego dokonuje się zwrot antyrosyjski szybko w świadomości polskiej wtedy. Rosja już nie występuje w roli dobrego sojusznika przeciwko złemu okupantowi szwedzkiemu, ale występuje jako faktycznie nowy okupant. I rodzi się jakby zbliżenie między dużą częścią opozycji antykrólewskiej a królem, który dokonuje zwrotu ku Austrii. Zapomnianego, warto go przypomnieć. Już zmierzam do końca, przepraszam, w związku z tym przeniosę na następny raz to, co obiecałem dzisiaj jeszcze raz i za to państwa muszę przeprosić. Ale nie chcę, żeby uciekły nam te może mało znane, a ważne elementy historii, dzięki którym rozumiemy także naszą współczesność lepiej. Otóż ten zwrot został wykonany w kierunku Austrii i był to zwrot najbardziej efektywny w całej historii polskich zwrotów ku zachodniemu sojusznikowi, jeśli można tak w cudzysłowie powiedzieć zachodniemu. Ponieważ układ w Wiedniu zawarty w styczniu 1719 roku został podpisany nie tylko przez cesarza, ale także przez ambasadora Jerzego I, króla brytyjskiego. Austria i Wielka Brytania, która już była największą potęgą na morzach i kluczowym mocarstwem europejskim, a więc dwa kluczowe mocarstwa europejskie i Turcja także, gotowa była poprzeć Rzeczpospolitą przeciwko Rosji. Wojna północna wciąż się jeszcze toczyła, nie była zakończona. Dopiero za dwa lata miał zostać podpisany kończący ją pokój. Polska zatem miała szansę w oparciu o Austrię i Wielką Brytanię, formalnie zawartym już pokojem, odzyskać swoją pozycję suwerennego państwa, przeciwstawić się temu uzależnieniu od Rosji, które pogłębiało się z każdym rokiem trwania wojny północnej. Ale wtedy właśnie, niestety, okazało się, jak skuteczna była polityka wewnętrznego rozkładu prowadzona przez wysłanników Piotra. Wszyscy czterej hetmani opowiedzieli się przeciwko temu układowi i to wystarczyło. Każdy z innego powodu, każdy z innym doradcą rosyjskim przy sobie, oparli się skutecznie, Rzeczpospolita nie zdobyła się na ten wysiłek, który wtedy akurat, często tak mówimy, kolejne powstania, kolejne próby, ale nie było poparcia zewnętrznego. Wtedy akurat poparcie było, realne, potężne, bo już dostrzeżono i w Londynie, i w Wiedniu, że Rosja jest krajem niebezpiecznym, groźnym, także dla ambicji tych imperiów, starych imperiów. Kończy się ten okres podwójnie, okres Piotra, bo na nim chyba dziś musimy się zatrzymać. Okres, od którego pochodzi początek nazwy zapowiedzianej w tytule dzisiejszego wykładu. Petersburg, ustanowiony w 1703 roku jako miasto, 10 lat później jako stolica państwa rosyjskiego. Otóż w 1720 roku, 13 lutego, w Poczdamie Fryderyk Wilhelm Pruski i Piotr podpisują układ, który pierwszy raz w ten sposób gwarantował współpracę Petersburga, już można tak powiedzieć, z Berlinem, która miała utrzymać anarchię w Polsce, która miała utrzymać stan wewnętrznego bezładu w Polsce, paraliżu wewnętrznego w Polsce. Dwa dwory sąsiedzkie, które miały ostatecznie zakończyć wiek XVIII podziałem Rzeczpospolitej między siebie, zawarły pierwszy raz tego rodzaju porozumienie. W następnym roku, roku triumfu
Piotra w wojnie północnej w 1721. Piotr nie tylko wystąpił jako triumfator w pokoju w Nysztadt, w którym upokorzył Szwecję i zaczął ją podporządkowywać na ten sam sposób jak Rzeczpospolitą, ale także ogłosił się imperatorem rosyjskim. Rosja przyjmuje od 1721 roku nazwę Imperium i od tej pory możemy mówić o cesarstwie i powinniśmy mówić już na pewno formalnie także musimy mówić o Rosji jako o imperium, bo taką nazwę przyjęła w 1721 roku. I nie jest być może bez znaczenia ten fakt, że imperium Rosja stała się i ogłosiła z woli Piotra w momencie, kiedy obezwładniła, jak się okazało, na długo Rzeczpospolitą. W tym momencie muszę urwać, obiecując kontynuację tego XVIII-wiecznego wykładu dalej i zapraszając Państwa do ewentualnych pytań. Dziękuję. Z Jarosławem Markiem Mikiewiczem w Arkanach ostatnich. Ten wewnętrzne zmoskwicienie wtedy właśnie się nie zaczęło. Przez tych hetmanów, którzy to podpisali. Czy to wtedy nie zaczęło się to, co trwa do dziś dnia, że mamy wewnętrznych Moskali? Ja myślę, że to jest proces nawet jeszcze starszy. Ja o nim mówiłem już kiedyś. To jest proces zastraszenia i zmęczenia konfliktem z potężnym sąsiadem. Proces, który zaczyna się na Litwie najpierw, już w wieku XVI, kiedy część elit litewskich przyjmuje takie stanowisko. Nie walczmy z Rosją, bo my na tym cierpimy. Lepiej poddajmy się dyktatowi rosyjskiemu. Elity koronne jeszcze tego w XVI wieku nie rozumieją, nie podzielają tego stanowiska, nie uważają się za słabsze od Rosji. W związku z tym wspierają te siły na Litwie, które chcą opierać się naciskowi Rosji. Ale stąd właśnie już na drugiej wolnej elekcji tak silne lobby wspierające kandydaturę no nie tyle Iwana Groźnego, ile potem jego syna Fiodora, prawda? Już wtedy pojawia się ta tendencja. Lepiej nie walczyć z Rosją, bo nam to grozi, prawda? Jakimiś złymi konsekwencjami. Poddajmy się, nawet w momencie, kiedy przecież Rzeczpospolita była silniejsza od Rosji, silniejsza po prostu. To ten strach przed konfliktem, strach przed ryzykiem, poważnym dla pogranicznych zwłaszcza obszarów Rzeczpospolitej, litewskich obszarów, wymuszał postawę kapitulacji, wymuszał postawę, w której najważniejszą przesłanką jest strach. I myślę, że to jest istota tego zjawiska, o które pan pyta. Zjawiska, które potem się nasila oczywiście, no bo Rosja robi się coraz potężniejsza, Rzeczpospolita coraz słabsza, a więc jakby uzasadnienie dla takiej postawy wydaje się coraz mocniejsze. No rzeczywiście słabsi jesteśmy, no to skoro Rosja mówi to, to róbmy to, bo inaczej, tak jak dzisiaj słyszymy, no nie dochodźmy prawdy o tym, co stało się w Smoleńsku, bo wojna z Rosją, co oczywiście jest absurdalnym szantażem, ale nawiązuje do tej postawy strach. Strach siedzi cały czas. Tak, siedzi w nas, oczywiście, że tak, bardzo głęboko. Panie profesorze, jakie było stanowisko Żydów polskich w tym okresie, generalnie? Tak się składa, że rzeczywiście i August II, i Piotr I, bardziej August, korzystali z faktorów żydowskich w swojej polityce. Ale Żydzi jako środowisko społeczne nie odgrywali wtedy istotnej roli politycznej, to znaczy nie mieli swojej narzucającej się Rzeczpospolitej, czy tym bardziej Rosji, gdzie Żydzi formalnie nie mieli prawa mieszkać w ogóle, nie mieli swojej polityki dominującej. To właściwie jest zjawisko, które zacznie mieć miejsce dopiero w wieku XIX, kiedy wraz z oświeceniem żydowskim otworzą się możliwości realnego wpływania silnej gospodarczo i ekonomicznie wspólnoty żydowskiej na politykę poszczególnych państw. Także to jest dopiero zjawisko XIX-wieczne. Wtedy Żydzi byli ważnym elementem, no można powiedzieć, struktury społecznej, ekonomicznej Rzeczpospolitej, ale jako czynnik polityczny nie występowali. No w każdym razie ja bym się pod taką tezą nie podpisał, że mieli jakiś wpływ na politykę. Panie profesorze, jakie były źródła sukcesów dyplomacji rosyjskiej? Czy to są wpływy mongolskie, te wschodnie? Bo przecież ta polityka była niesłychanie skuteczna, może instrumentalna, ale skuteczna. Gdzie były źródła tych dyplomatycznych sukcesów? Jaką szkołę potem rosyjskie carstwo najpierw, a potem imperium przyjęło, pana zdaniem. Bo my tak chętnie mówimy, że to Mongolia jest, prawda? Nie, myślę, że to jest trochę bardziej złożone. Chodzi tu, myślę,
rdzeń tych sukcesów jest ten sam, co w poprzednim zjawisku. Nie chcę wszystkiego sprowadzać do jednego, ale strach jest tutaj najważniejszy. Strach, ale przed kim? Przed władcą. Mogę dać przykład takiej rozmowy dyplomatycznej szczególnego rodzaju. Wiaczesław Mołotow na rozmowach z Adolfem Hitlerem 10-11 listopada 1940 roku. Hitler pierwszy raz miał do czynienia z partnerem, można tak powiedzieć, który w ogóle nie reagował na jego krzyki, na jego argumenty, na jego wszelkiego rodzaju sugestie, bo Mołotow śmiertelnie bał się tego, który go tam przysłał. Hitlera się nie bał w ogóle. Tak. Miał instrukcję i bał się przekroczyć o jeden włos tę instrukcję. To było najważniejsze. Hitler nic mu nie mógł zrobić, gorszego niż Stalin. Właściwie nic mu nie mógł zrobić. Więc myślę, że to jest ta istota. Mamy jakieś instrukcje i musimy je zrealizować. Jak nie zrealizujemy, to po powrocie mogą nas na pal nadziać, prawda, ściąć. Różne rzeczy mogą z naszymi rodzinami zrobić. W tym sensie może jest to tradycja mongolska, ale oczywiście tak proste to nie jest, bo to nie jest tylko ten czynnik. To jest jednak bardzo szybko doskonalona sztuka dyplomacji, można powiedzieć w najlepszym europejskim, czy najgorszym, wszystko jedno jak to określimy, duchu i tradycji, bo jednak poselstwa rosyjskie już od wieku XV praktycznie rzecz biorąc nabierają tej umiejętności, techniki, którą czerpią z kontaktów z cesarstwem, z Wiedniem, często nawiązywanych, z kontaktów z Rzymem, bo przecież stała nadzieja Rzymu na nawrócenie Moskwy tutaj sprzyja tym kontaktom. I uczą się, bardzo pilnie się uczą wszelkich technik dyplomatycznych europejskich, które stosują właśnie z taką konsekwencją, która wzmaga strach, które wzmaga strach przed rozkazodawcą. I ostatni czynnik, który wydaje mi się ważny, to jest zawsze stawiane przez Rosję, przez państwo rosyjskie, przez dyplomację rosyjską na pierwszym miejscu godność mojego państwa, jego prestiż. Możemy różnymi rzeczami handlować, ekonomicznymi możemy ustępować. Ale nie możemy ustąpić w sprawie tytulatury cara, w sprawie tego, co napiszecie o Rosji. Bo to jest dla nas najważniejsze. Temu uchybicie, to wojnę wam wypowiemy, zastraszymy was, prawda? To jest to założenie, że godność państwa jest najwyższa, prawda? Skoro tak, no to bronimy jej za wszelką cenę. Konsekwencja w tej postawie oczywiście przynosi sukcesy. Przepraszam, a jak pan profesor ocenia wpływ tajnej historii Mongołów, która podobno była jednym z podręczników wychowujących carów potem. Ta książka jest tak zapomniana trochę. Znaczy, wydaje mi się, że jednak nie bardzo ona mogła oddziaływać w tym czasie, o którym mówimy, dlatego że... Myślę o prapoczątkach wpływów. Znaczy w wieku XVI, XVII, XVIII nikt nie używał ani języka mongolskiego, ani chińskiego w Rosji, w centrum władzy rosyjskiej. No przykładem niech będzie fakt, że pierwszy pokój rosyjsko-chiński zawarty w 1689 roku został zawarty za pośrednictwem jezuickich wysłanników do Pekinu. Językiem negocjacji była łacina. Po stronie rosyjskiej, bo jezuici byli po stronie chińskiej, a po stronie rosyjskiej służyła szlachta polska wzięta do niewoli w czasie tam wcześniejszych wojen, prawda, która tą łaciną się posługiwała. I to był sposób komunikowania się z Chinami, prawda? Doszło do tego, że kiedy potem Piotr I wznowił te kontakty, nie udało się ich w pełni nawiązać, dlatego że poselstwo rosyjskie do Pekinu no, nie zostało dopuszczone przed oblicze cesarza, bo takie były zwyczaje chińskie po prostu. No, cesarz był tam na tyle wysoko, że nie dopuszczało się jakichś zamorskich małp przed oblicze. Niemniej zaoferował władca Chin bardzo korzystny układ handlowy dla kupców rosyjskich. Traktat ten przetłumaczono w Petersburgu po 50 latach. Po prostu nie zorientowano się, że jest świetna okazja do handlu korzystnego z Chinami, bo nie rozumiano tego języka, więc dlatego uważam, że tajna historia Mongołów realnego wpływu na politykę rosyjską nie wywarła. To raczej niepisana tradycja, pamięć, taka niezwerbalizowana pamięć mogła odgrywać
rolę, nie konkretny traktat polityczny. Oczywiście potem, od końca XVIII wieku rozwijają się niesłychanie szybko i błyskotliwie studia orientalne służące państwu rosyjskiemu w Petersburgu. I wtedy one zyskują naprawdę wielką rangę, wielką zdolność poznawania Wschodu i wykorzystywania jego doświadczeń, ale to od końca XVIII wieku dopiero, nie wcześniej. Panie Przewodniczący, a woli jeszcze wyjaśnienia pewnych uzależnień polityki rosyjskiej. Pan profesor użył tego określenia strach wewnętrzny, strach elit politycznych przed władzą cara, a kontekst taki bizantyjski, to też od XV wieku właściwie Rosja stała się spadkobiercą tradycji bizantyjskiej. Czy w tym pan profesor nie widzi takiego czynnika, który umacniał rosyjską rację stanu? Bardzo dziękuję. O tym mówiliśmy kiedyś wcześniej, na jednym z naszych wcześniejszych spotkań, kiedy mówiłem o znaczeniu przejęcia właśnie przez Iwana III wraz z nową żoną Zoe Paleolog tego dziedzictwa bizantyńskiego w 1472 roku i nawiązaniu świadomym do tego dziedzictwa, że Rosja będzie teraz tym trzecim Rzymem po drugim, który upadł za swoje grzechy, za grzech pojednania ze światem łacińskim. Ale trwa właściwie spór wśród historyków, na ile to przejęcie wtedy oficjalne dziedzictwa bizantyńskiego, oczywiście nieoficjalnie to dziedzictwo penetruje wraz z prawosławiem od początku, prawda, od wieku X, ale na ile te formalne nawiązania do dziedzictwa bizantyńskiego są głębokie. Trwa nawet spór, czy dwugłowy orzeł jako herb państwa rosyjskiego, notabene tak samo przecież herb patriarchatu konstantynopolitańskiego. I oczywiście tradycyjny herb Bizancjum był przejęty z Bizancjum czy z Wiednia. Badaczka warszawska, profesor Krystyna Chojnicka, zdecydowanie popiera tę drugą wersję, że to w XV-wiecznych negocjacjach z cesarzem spodobał się jakby ten dwugłowy orzeł z Wiednia raczej niż z Bizancjum dyplomacji Iwana III. Więc co do takiej strony formalnej, to powiedziałbym, że można się spierać, natomiast co do nieformalnego, kulturowego oddziaływania tradycji bizantyjskiej, to ona oczywiście jest bardzo silna, wpływowa. Pytanie z kolei, czy ona ma przewagę nad tradycją mongolską, turańską? Felix Konieczny powiedziałby na pewno, że nie. Że to turańska tradycja jest ważniejsza w moskiewskim dziedzictwie politycznym. Myślę raczej, że wiele tych wątków, powiedziałbym, kulturowych oddziałuje na tradycję moskiewską, i turański, i bizantyński, i wareski, można tak powiedzieć, ten skandynawski pierwotny, z którego wynika fakt, że państwo ruskie powstało z podboju, prawda? Trochę inaczej niż, znaczy z podboju przez obcą elitę, czyli skandynawską, miejscowej ludności słowiańskiej. Troszkę inaczej niż w Polsce. Tylko Franciszek Piekosiński lat temu 150 twierdził, że w Polsce też, prawda, Skandynawowie, Mieszko to Skandynaw, prawda? Ale raczej nie obroniono tej wizji. A zatem to też jakoś wpływa na relacje władca-poddany, prawda? No bo obca władza całkowicie rządzi poddany. Więc myślę, że tu jest wiele czynników. Trudno wszystko sprowadzić do jednego, czy mongolskiego, czy bizantyńskiego. Kumulacja także warunków trudnych, atmosferycznych, czy klimatycznych, należałoby powiedzieć, w których to państwo się tworzyło, wraz z tymi właśnie warunkami kulturowymi. To wszystko pewnie składa się na to, z czym mamy realnie w historii do czynienia. Jest godzina 18, także ostatnie pytanie, proszę Państwa. Przeszedł na prawosławie i został starym Rosji. Nie, już to mówił profesor. Tak, to mówiliśmy o tym na poprzednim spotkaniu. Wydaje mi się, że skutki byłyby... Nie byłyby dobre dla Rzeczpospolitej, dlatego że, a przede wszystkim nie wiadomo, jakie byłyby dla Władysława IV. Jeśli próbowałby uprawiać politykę zbliżenia z Polską, to mogło mu grozić to, co stało się z jego poprzednikiem, to znaczy z Dymitrem Samozwańcem I, prawda? Zamach, wystrzelenie na zachód jego prochów.
drugą stroną tej alternatywy, którą możemy sobie wyobrazić, jest po prostu przyjęcie kursu rdzennego cara rosyjskiego, który jest prawosławny i walczy z sąsiadem o interes państwowy Rosji, która chce przebić się na zachód, prawda, przez, no nie chcę powiedzieć trupa Białej Polski, ale w każdym razie przez osłabienie Rzeczpospolitej, no bo taka była logika rozwoju państwa rosyjskiego wtedy. Więc proszę bardzo. Ogromnie dziękuję Państwu za uwagę i przepraszam raz jeszcze.